Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla Was recenzję gry Dobry Rok. Słuchajcie, Dobry Rok jest grą planszową, którą dostaliśmy do recenzowania od wydawnictwa Lucrum Games, za co bardzo dziękujemy. Jest to gra na tyle prosta, że normalnie bym teraz Wam wytłumaczył na szybko zasady, o co w niej chodzi, ale ponieważ Geek Factor jest patronem medialnym tej gry, postanowiłem zrobić dla tej gry osobną wideoinstrukcję, jakby ktoś właśnie potrzebował na spokojnie. Nie interesuje go moja opinia w ogóle, tylko interesuje go ją, jak ta gra działa. Więc teraz wideoinstrukcja, link do wideoinstrukcji macie w opisie. My tutaj teraz przejdźmy przez recenzję, co mi się w tej grze podoba, co mi się nie podoba. Zacznijmy informacje pudełkowe od 1 do 5 graczy. Od razu mówię, nie przetestowałem jeszcze trybu solo. Mam zamiar przetestować tryb solo, bo gra mi się generalnie spodobała, spoiler alert. Natomiast, i to jeszcze do tego wrócę, ona się moim zdaniem niezbyt dobrze skaluje. I to nie jestem, wiem, też pierwszy, która taką opinię wygłosił, no ale ja potwierdzam, jeżeli już gdzieś słyszeliście takie głosy, potwierdzam, zgadzam się. Nie uważam, żeby się ta gra dobrze skalowała. Może bym w to zagrał na 3 osoby. Na pewno nie na 4 i nie na 5. Nigdy w życiu nie na 5. Więc to taka od razu informacja. 8+. Tak. Znaczy, może no, każdy swoje dziecko zna, każdy wie. No, możecie raczej widzieć instrukcję. To jest bardzo prosta gra, ale nie jest też najprostsza. To nie jest taka zupełnie banalna gra dziecięca, tak? To jest. Tu jednak trzeba trochę pogłówkować, tutaj trzeba troszkę zrozumieć. Jeśli chodzi o różne zależności między kartami, między tym, więc tutaj trochę trzeba poplanować, jakąś strategię sobie zbudować, więc tego trochę jest. Jeżeli uważacie, że wasze 8-letnie dziecko jest na to gotowe, a jest masa 8-letnich dzieci, które jest na to gotowe, to absolutnie spoko. Jeżeli jednak na przykład wasze 8-latka nie są, na przykład nie mają doświadczenia z grami, dopiero zaczynacie z nimi w ogóle przygodę w gry planszowe, na spokojnie, też moim zdaniem sobie poradzą, ale bądźcie cierpliwi. Pierwszą grę rozegrajcie na zasadzie koopa, że tak razem troszkę pomagajcie, podpowiadajcie, może jakieś zasady zmieńcie i tak dalej, i tak dalej. Nie? No to wszystko na ten, to już, że tak powiem, zostawiam Wam. 45 minut, zgodzę się generalnie. Znaczy na dwóch graczy, jak już mówię, no więcej jak dwóch raczej nie będę tego, w to nie będę grał. Może czasami na trzech. No i tak, nie, jak się gra na dwóch i wszyscy znają, to tak między pół godziny a 45 minut to już to może właśnie potrwać. Wykonanie. To jest najpiękniej wykonana gra chyba, jaką widziałem w tym roku. Naprawdę. Naprawdę. Kostki proste, ale ładne. Co my tu mamy? Drewienka. Brawo dla Lucrumu, że ogarnęli wersję, gdzie po prostu wszystko jest drewniane. Jest praktycznie każdy jeden komponent, każdy żeton, każdy znacznik jest drewniany. Po prostu chapeau nie oddaje w pełni tego, co bym chciał, jak bardzo jestem wdzięczny za to, że tak to ogarnęli, bo to naprawdę robi olbrzymią różnicę, zwłaszcza w takiej grze. Takiej grze, gdzie jakby no właśnie mamy do czynienia z lasem, z naturą, no to taki fakt, że mamy drewniane komponenty, to wszystko tak pięknie się spina ze sobą, słuchajcie, że ja po prostu, ja oszalałem. Jak tylko to rozłożyłem, ja oszalałem na punkcie tego, jak pięknie ta gra jest wykonana. Ale nie spoczęli na laurach. Nie, że same drewienka, bo drewienka i musi być ładne. Nie, słuchajcie, ilustracje na kartach, super. Czytelność ikonek na bardzo wysokim poziomie. Insert w pudle, rewelacyjne, wszystko mieści. Nie używam w ogóle tam tych worków strunowych, bo po co? Mam je do czegoś innego wtedy. Wszystko się tam idealnie mieści, nic się nie przewala. Więc po prostu no, wygląda bajecznie. Okładka, słuchajcie, to jest jedna z tych okładek, która może właśnie gdzieś tam na półce kiedyś zagościć. Serio, jeśli chodzi o wykonanie i nawet poniekąd jeśli chodzi o grę, to gra mi się skojarzyła, nie bez powodu tutaj za mną leży teraz Everdell. Właśnie gdzieś tam takie skojarzenia mi się nasuwają. Więc wykonanie to jest 11 na 10 w tej grze. Zupełnie serio mówię, to jest 11 na 10. Nie przyczepię się do niczego. Mało tego, że się do niczego nie przyczepię, nawet grubość kart jest ok. Nie dość, że się do czegoś nie przyczepię, to jeszcze wszystko tu jest po prostu na topów, uważam. Absolutnie, absolutnie tak. Sama gra. Bardzo mi się podoba właśnie na dwóch graczy. I teraz to zacznę może od tego, problemu, tak? Ponieważ to jest jedna z tych gier, gdzie gracz wykonuje w pełni swoją turę, w swojej turze wykonuje ileś akcji, ale najpierw wykonuje wszystkie swoje akcje, całą swoją turę wykonuje, czyli wszystko przed akcjami, wszystko po akcjach i dopiero potem kolejka przechodzi na kolejnego gracza. To jest jedna z tych gier. No i te gry cierpią na srogi downtime. Tutaj jest to bardzo srogi downtime, do tego stopnia, że
No ja nie wiem, czy ja bym w to chciał, mówię, grać. Trzy osoby jeszcze bym może zagrał, ale tak, to tak de facto dwie. Więc wiecie, no, przy grach rodzinnych moim zdaniem, mówię, to jest jeszcze większe, jakoś tak mam poczucie takie, że to jakoś jeszcze bardziej, no bo nie chcemy, no... Dzieci, małe dzieci mają to do siebie, że ich skupienie, z ich skupieniem bywa różnie. Więc potrzebujemy czegoś, co w miarę ich wstrzyma, co, że tak powiem, będą, najlepsze gry dla dzieci dla mnie są takie, gdzie gry, dziecko jest przez jak największą ilość czasu rozgrywki zaangażowane w pełni w grę, tak? Albo nie w pełni, albo przynajmniej zaangażowane. Natomiast w tę grę, jak ja rozgrywam swoją turę, jak Basia rozgrywa swoją turę, to Leon siedzi, on nic nie robi. A że Leon to w ogóle jest, tak trochę was wpuszczę, Leon jest w ogóle dzieckiem, które jest takie po mnie, to jest mój syn i ja właśnie miałem dokładnie tak samo, zresztą mam tak do dzisiaj, tak? Więc non stop, że cały czas chodzi, rozgląda się, coś fajnego, coś na telefonie, ktoś przeszedł za oknem, coś tam usłyszałem. Rozumiecie, nie? To jest tego typu człowiek. Nawet właśnie nie mówię dziecko, tylko to jest tego człowiek, bo wiem, że to się z wiekiem nie zmienia za bardzo. Więc jak gra ma taki downtime, gdzie średnio go w sumie interesuje, co tam się wydarzy, no to jest trochę słabe. Dlatego mówię, z Leonem to tak de facto tylko na dwie osoby, może na trzy. Z dorosłymi mogę zagrać na więcej, bo dorośli trochę inaczej podchodzą, mają trochę więcej zrozumienia do tego, jak działają gry, trochę więcej cierpliwości, więc wtedy spoko. Ale oprócz tego, słuchajcie, naprawdę mi się to podoba. To kombinowanie tutaj właśnie z tymi usprawnieniami, z przyjemnostkami, z tym zarządzaniem zasobami, z tym... Bardzo fajny worker placement. Ja lubię, jak gra bierze coś prostego, jakąś znaną nam koncepcję i dodaje jakiś lekki twist, żeby troszkę ją zmienić, żeby było trochę świeżej, nie tak jak zawsze. I tutaj mamy ten worker placement z tymi kostkami, co bardzo ciekawie wprowadza bardzo taką, jakby to powiedzieć, ciekawe kombinowanie o tym wszystkim się tutaj pojawia. Na zasadzie, dobra, nie wystarczy tego, że co ja chcę pójść, gdzie ja chcę pójść, po co, tylko jeszcze muszę myśleć o tych kościach, tak? Dobra, widzę, że mam te dwie kości, okej. No nie wiem, co mi tam wypadnie. No a te dwie kości mi na pewno starczą na to i na to. A to mi się akurat średnio przyda, więc może zaryzykuję tu, może pójdę tam. I to kombinowanie tutaj jest bardzo ciekawe i naprawdę przysparza sporo satysfakcji. Mało tego, jest to tego właśnie to, gdzie jak to połączenie tych, tego zarządzania zasobami właśnie z tymi przyjemnostkami i z tymi usprawnieniami, to naprawdę tutaj przy tak prostych zasadach, przy tak właśnie, no co mówię, to też swoją drogą przykłada do tego downtime'u, naprawdę zmusza nas czasami do sporego zmużdżenia, na czym nam zależy, co chcemy uzyskać i tak dalej. Więc jako worker placement, zarządzanie zasobami, ta gra jest naprawdę dobra i uważam, że jest fajnym wprowadzeniem. Ja wiem, że niektórzy teraz mi napiszą w komentarzach, Epoka Kamienia Junior jest najlepszym wprowadzeniem do worker placementu dla dzieci. Może, ale tutaj mówię, tutaj dzieci sobie z tym poradzą, a już nie mają takiego zwykłego worker placement, tylko taki worker placement z jakimś tam lekkim twistem. No i podoba mi się to, że mamy te karty, które po prostu nie... że tutaj się dużo rzeczy zmienia, tak? Na zasadzie, że mamy karty przyjemnostek, które po prostu nam dadzą punkty, ale nam oprócz tego mamy karty, które nam dadzą jakieś dodatkowe punkty, jeżeli coś jeszcze zrobimy. Tak samo z tymi usprawnieniami. Mamy tych wędrowców tutaj całkiem sporo, którzy działają trochę inaczej, którzy zmieniają rozgrywkę, bo każdy ma tam jakąś swoją zdolność. Mamy te dodatki już w pudełku, więc przy bardzo prostych zasadach ciągle wprowadzono do pudełka dosyć sporo różnorodności. Dodajmy do tego naprawdę ciekawy worker placement, dodajmy do tego naprawdę ciekawe kombinowanie, przepiękne wykonanie i mamy naprawdę, naprawdę dobrą grę. Ona u nas w kolekcji zostaje, na pewno, jako gra, dobra gra rodzinna. Z tym właśnie jest tą uwagą, że niestety no, to nie jest gra powyżej dwóch... Wiele osób nawet twierdzi, że powyżej dwóch graczy. Ja, jak mamy ogranych ludzi, to ja bym na trzech jeszcze mógł zagrać, nie? Ale faktycznie to jest de facto tak na dwóch. Dlatego z oceną będę taki trochę surowszy, czyli 7 na 10 temu dam. Ale oprócz tego, ale to jest ciągle moim zdaniem pozytywna ocena, nie? To jest na zasadzie, ta gra zostaje w kolekcji i ona będzie raz na jakiś czas na stole lądowała, ja to wiem. Tylko też wiem, że to będzie raczej w tych dni, kiedy ja rano zajmuję się Malwiną, Leon już wstaje i sobie właśnie chcemy w coś zagrać i będziemy tylko we dwójkę, no to właśnie sobie wtedy zagramy w to. Ale mówię, ciekawe kombinowanie, piękne wykonanie, worker placement, oprócz tego właśnie minusu z tym downtime'em i z tym, że w tym momencie ona się dosyć przez to kiepsko skaluje, to ta gra jest generalnie tutaj daje ten plus z tą uwagą.
Więc tyle, słuchajcie. Piszcie w komentarzach, czy wy już to graliście, czy macie podobne zdanie do mnie i do tych wszystkich innych ludzi, czy się może z czymś nie zgadzacie. Jestem bardzo ciekawy waszych komentarzy. A póki co dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dziękuję raz jeszcze wydawnictwu Lucrum Games za przekazanie nam gry do recenzji. A was, moi drodzy, bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.